Czas na komentarz obserwatora, pan Antoni Krause. Proszę Państwa, chciałem tylko zacząć króciutką anegdotą a propos pomyłki Maćka z imieniem pana Krausego. Na początku 2010 roku realizowałem film Czarny Czwartek w Gdyni i w hotelu, gdzie byłem, zamieszkiwałem, poznałem grupę miejscowych bukmacherów, ludźmi zajmującymi się dużymi zakładami i obracającymi jakąś dużą gotówką. Z czasem się poznaliśmy, to znaczy z widzenia. Dostąpiłem zaszczytu, że szef bukmacherów kazał mi się podpisać w swoim zeszycie, gdzie notował różne dane liczbowe. Także podpisałem się imieniem i nazwiskiem i zauważyłem, że od tego czasu ci jego wspólnicy podlegli mu, zaczęli mnie tytułować panie Ryszardzie. Nie muszę Państwu tłumaczyć, że w Gdyni oczywiście jest tylko jeden Krause, pan Ryszard, i że oni nie mylili mnie z szefem Gdyni i większości Polski, tylko po prostu była to forma nobilitacji. W ten sposób, rozumiem, byłem tytułowany tytułem ser, tak, prawda, coś takiego, skoro nazywam się Krause. Wszystko to opowiadam, ponieważ doświadczenia zarówno Czarnego Czwartku, który udało mi się zrealizować i film wszedł na ekran, jak Państwo wiecie, i nawet spotkał się z bardzo życzliwym i szerokim przyjęciem. O tyle mój następny film o tragedii smoleńskiej pod roboczym tytułem Smoleńsk niestety realizuję już od ponad 2 lat. Towarzyszy mi w tym bardzo, jak się okazało, trudnym zadaniu właśnie siedzący tutaj obok pan Maciej Pawlicki, któremu za wszystko dziękuję i cały czas przepraszam za swoją bezczelność, że się podjąłem tej sprawy. Ponieważ traktuję to, jak zapewne wielu ludzi, na przykład siedząca tutaj pani Ewa, jako swój obowiązek. Po prostu po tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, nie mam po prostu żadnego innego zadania. Znaczy wiem, że muszę zrobić wszystko, żeby tragedia smoleńska nie została zapomniana. Bo w tym kłamstwie, w którym w jakiś tam sposób żyjąc w dzisiejszej Polsce współuczestniczymy, myślę, że taką gorszą rzeczą jest niepamięć, że po prostu uczestniczymy w czymś, co nie tyle przeinacza fakty, co po prostu pewne wydarzenia spycha właśnie gdzieś poza obręb naszego życia, poza te sprawy, którymi żyjemy, którymi się interesujemy. I moje doświadczenia, przynajmniej już ponad 2-letnie przy próbie zrealizowania filmu w końcu, jednego z filmów, liczę, że o tragedii smoleńskiej zostanie zrealizowane wiele filmów. W tej chwili właśnie weszły taki moment, w którym mam poczucie, że Smoleńsk stał się tabu, prawda? Znaczy tak jak kiedyś w PRL-u były tematy, o których się nie mówiło, na przykład Katyń, tak? Było coś takiego, ale po prostu nie wolno o tym było mówić, groziły za to kary. Nie wiem, czy dzisiaj spotka nas z Maćkiem kara jakaś, spadnie na nas, jeśli dalej będziemy próbowali kontynuować pracę nad tym filmem. Czy w jakiś sposób się to, nie wiem, jakie mogą nas spotkać z tego powodu kłopoty, ale mam poczucie, że po prostu Smoleńsk wszelkimi możliwymi sposobami przez ludzi, którzy dysponują władzą, środkami publicznymi, po prostu
próbują, żebyśmy o tym zapomnieli, prawda? To jest najlepsza sytuacja. Nie będziemy pamiętać, jeżeli ktoś coś przypomni, to go się ośmieszy, to go się zdewaluuje. Więc myślę, że znaczy ja przynajmniej ze swojej strony chciałem zapewnić, że traktuję to jako swój obowiązek. Po prostu muszę zrobić to po to, żeby ta sprawa nie została zapomniana i to wydaje mi się najistotniejsze i najważniejsze. Ale przy okazji chciałbym się Państwu podzielić po prostu taką rzeczą, którą żyję od pewnego czasu, mianowicie poczuciem wolności. Ta wolność pojawiła się oczywiście wraz z prasą, mediami typu Radio Wnet, które nadaje poza internetem, jak Państwo wiecie, na falach Radia Warszawa, katolickiego radia. No i telewizji Republika. Odbiło się to ogromnie na moim życiu prywatnym i zawodowym, ponieważ moje pragnienie prawdy, które towarzyszyło mi zresztą szczególnie w czasach PRL-u, gdzie wszystko było kłamstwem, okazuje się, nadal jest tak intensywne, że na przykład między 7 a 9 po prostu nic nie jestem w stanie zrobić, ponieważ nie oddalam się od radia. A po 9 przełączam się natychmiast na program telewizji Republika pana Gocika, Polska na dzień dobry. No i w ten sposób upływa moje życie, prawda? To wspaniałe. Są gazety, które starają się w każdym razie pisać prawdę. Myślę wszystkim o Gazecie Polskiej Codziennie, o naszym dzienniku. I o ile jeszcze nie tak dawno na przykład z tymi gazetami w metrze byłem traktowany jak jakiś dziwoląg, dziwactwo, prawda? Ktoś, komu należało pokazać swoje pogardę. Tak. Myślę, że to słowo nie jest przesadzone. O tyle ostatnio spotykam się, że ktoś, kto w metrze wyciągnie gazetę wyborczą, jest traktowany jako przynajmniej tak jak ja niedawno. Zaproszony do tej wspaniałej dyskusji, spotkania z Państwem, chciałem zakończyć wielkim podziękowaniem dla wszystkich, łącznie z internetem, z wszystkimi mediami, które rejestrują spotkania na przykład w klubie Ronina. Wszystkim, którzy tworzą, że nasze życie w Polsce dzisiejszej, znieprawionej, straszliwie zniszczonej po czasach, kiedy wydawało się, że rzeczywiście osiągamy życie normalne, że to życie staje się możliwe. I jak się nie ogląda tych wszystkich mainstreamów, nie czyta się gazety wyborczej, nie jest stare tak źle. Bardzo Państwu dziękuję.